Minus 4 stopnie. Zawsze mówię, że ten domek jest tutaj mój na sprzedaż. Cenę się ludzie o cenę się pytają, no ale cena, jak ktoś będzie zainteresowany, to mam swój e-mail, czy mail yy, w informacjach o kanale i tam można się pytać. Nie będę publicznie trąbił, co ile kosztuje. Ogród. Tutaj zimą mu się tak prezentuje, zobaczcie, ile śniegu napadało. To w ciągu napadało 3 godzin około 20 centymetrów. Oliwier ma ferie zimowe, ale popatrzcie, całe buty mi wchodzą, całusienkie. A mam takie, mam takie wysokie, a całe wchodzą. No i odpali pług śnieżny. No, i y, będziemy odśnieżać. No, znaczy, on będzie ośnieżał. Bo przynajmniej będzie miał chłopak radochę. Bo tam trzeba będzie dzisiaj kładem jeszcze pojeździć. Także y, tutaj mój ogród się prezentuje zimą w ten sposób. Wszystko pięknie ośnieżone, kupa śniegu. Y, no, co Wam więcej mogę powiedzieć? Sorry, mamy taki klimat. No, i z tą zimą, tak tutaj to wygląda, że zawsze jest. Śnieżnie, tutaj ja nie muszę jechać gdzieś daleko w góry do Szklarskiej, bo na miejscu mam tutaj tyle śniegu. Jeden samochód stoi na zewnątrz, drugi stoi w garażu. Tutaj mamy Bolida Rower, który powoli ulega zaśnieżeniu. To jest taki stary 20-letni rower, który dostał od jednej osoby. Łese, łopony, wszystko tam poniszczone w tym rowerze. No ale oliver coś tam sobie porobił i ma taką przynajmniej zabawę. No śnieg tutaj ładnie leży na samochodzie, wszędzie biało, nie wiadomo gdzie przód, gdzie tył. No potem trzeba będzie go odpalić. Bo przyjedzie kolega, coś mi przywiezie, będę musiał go przestawić. Jedynie co do tego taką ścieżkę jak widzicie, no zrobiłem żeby do bramy się dostać później Oliwier będzie tutaj odśnieżał. Co ciekawego mogę powiedzieć, wyjdę może na zewnątrz i coś wam powiem. Jakieś parę rzeczy ciekawych, bo ostatnio coś tak nie mam chęci na nagrywanie w ogóle na YouTube. A, a to dlatego, że no, są ludzie, którzy są bardzo zawistni. Nie dość, że piszą jakieś pierdołowate komentarze, że to jeszcze potrafią donosić. Także ciekawa sprawa jest, o tak to wygląda z zewnątrz u mnie. Chałupa oczywiście jest do sprzedania. Doszedłem już na zewnątrz. Pług oczywiście jechał, nie ma tutaj problemu z pługiem. Zawsze tutaj przejedzie, tam sąsiad widzę też już odśnieża. No bo jak on tam ma jeszcze trochę wyżej, za mną jest tylko dwóch sąsiadów yy, tutaj przy płocie. Trochę wieje, powiem Wam szczerze, rolety pospuszczałem z tej strony wieży, bo yy, trochę ciągło mrozem w nocy, w nocy było minus 10, a zawsze ja spuszczam te rolety yy, na noc, jak są mrozy, bo po co ma się chałupa wyziębiać? Zawsze jest możliwość zaoszczędzenia paru kilogramów węgla dziennie. Jest dobrze. No, tam tutaj idę wzdłuż tej drogi do góry. No, czemu? Musicie pamiętać jedną rzecz, że jeżeli macie kanał zarabiający, no to. Musicie pamiętać o tym, że nawet jak dostaniecie 200, czy 1000, czy 2000zł przez cały rok wynagrodzenia z prowadzenia kanału musicie się rozliczyć, zgłosić do urzędu skarbowego, dołączyć do swoich dochodów te zarobki, które na YouTube żeście zarobili. Mhm. Ci, co mają emeryturę, muszą zgłosić do swojego biura emerytalnego, że zarabiają na YouTubie, żeby czasami nie przekroczyć odpowiedniej tam sumy, bo mogą trochę uciąć Wam emerytury. No i, yy, bo jak nie będziecie yy, tutaj zgłaszać tego, no to kto was, ktoś Was podiwani i... Urząd skarbowy będzie miał dla Was niespodziankę w postaci postępowania skarbowego. No i tutaj będziecie się musieli się dokładnie rozliczyć, bo, jak nie uwzględnicie tego, to będziecie mieli wielki problem w tej sprawie. Popatrzcie, łąka tutaj za mną jest fajna. Dzisiaj Oliwia tutaj skoczy, nakłada, będzie jeździł na tym kładzie a tam tutaj Wam pokażę tutaj jest baza Oliwiera teraz zimą jest nieczynna, ale latem będzie tam chłopak siedział i w tej bazie będzie tam znowu walczył, będzie się bawił o ma różne pomysły, na TikToku prowadzi również kanał ma mnóstwo wyświetleń no i co tam ciekawego jeszcze Idę zaraz wypić porządną kawę i nie, nie będę się uzewnętrzniał jak to niektórzy na kanałach pokazują męża, żonę co robią. No, ja tego nie będę pokazywał, bo no, i tak nie przyciągnę widzów. Jak będę na przykład włosy sobie czesał czy twarz smarował, bo jak chłop to robi, to każdy ma to gdzieś, nikogo to nie interesuje. No jakbym był kobietką, pokazałbym może trochę, nie, nie torsu, tylko piersi biustonoszu, to może miałbym wtedy większą oglądalność, ale tak to nie mam czym zabłysnąć w moim wieku, bo jak już wiecie w tym roku będę miał 63 lata. No i tak to wygląda. Tak to się wygląda z zewnątrz, z zewnątrz, od ulicy ten dom, rolety pospuszczane. Wszystko zaśnieżone. No po co jechać do Karpacza? Kto chce kupić tutaj dom, proszę bardzo. On tutaj będzie miał Karpacz i szklarską, i zawsze będzie miał mnóstwo yy, śniegu. Wchodzę już na podwórko zaraz. No już. Tak to wygląda. Lecę jeszcze, przerzeźby, jeszcze w piecu porusztuję, żeby się dobrze paliło. Wszystko zaśnieżone. No, Olek będzie miał fajną dzisiaj robotę. Ja się żegnam, trzymajcie się, cześć.